Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj zabawimy się w wymianę kierownicy. Kamil, za ile ci się udało to cudeńko dostać? Za 150. Kurde, ale to jest dużo pieniędzy. Bardzo nawet w ładnym stanie, zobaczcie. Tak, zamiast żeby nie wymieniać, nie obszywać ponownie, to po prostu przełożyć. No ma tam takie przetarcie tutaj delikatne, wiadomo, nowa nie jest, ale jest to, co nam najbardziej zależało, czyli czarny ten plasticzek. Plasticzek, tak, też. Bo tutaj zobaczcie, nasz E36 wygląda ona tak. No już jest dosyć bardzo zjedzona, to jest właśnie ten chromowany, ten plastik, co skoro już mamy czarne wnętrze praktycznie, bo to też niedługo przyjdzie, to będzie fajnie to akcentować i oddawać. Taniej to wyjdzie, to przyjdź. To co, bierzemy się? Damy no, radę? Trzeba to zdjąć. Zobaczymy tylko, czy kwestia jest jak z poduchą, bo to jest ponoć E46, tak? No i ta kierownica, tak? Przychodzi, tak. No ale... No, dla mnie jest identyczna. Zobaczymy, no identyczna dalej, jest, tak? Nie? Generalnie, ale no to jak najwyżej zostawimy. Poduchę się przełoży. Tą zostanie, a to ten. No dobra. To udamy młodym drifterom, żeby... Nie, na to już jest zastosowanie. Tak, tak, już jest też plan. Jest plan, tak, nie pójdzie na śmieci. Zaczynamy. Idzie! Poszło, dobra, jedno mamy. Tam jest, jakbyście może chcieli sobie taką kierownicę też kiedyś rozebrać, to są Torxy 2, żeby odkręcić poduszkę Torx 30. Więc zobaczymy, jak to dalej tam sobie pójdzie. Kurde, teraz nie mogę trafić znowu, patrz. Zaraz sobie porównamy, czy E34. Czy 46 będzie pasować? No, ale będzie raczej. Właśnie. Wydaje mi się, że to samo jak nie, no to po prostu zostawimy Kamil tą poduszkę, co tu jest i tyle. No, wymiar też musi być identyczny. I jest tak samo. Chyba, że mocowanie tej poduszki będzie inne, ale tam też były dwie śruby. Dobra. Damy radę. Mam nadzieję, że będziemy mieli klucz do odkręcenia kierownicy. Bo tam może być jakiś torcik drobny, duży dosyć. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle nasz plan wypali. Choć się domyślam. Dobra, jedna już odkręcona. Teraz druga. Śrubki. No, ona została tam, wiesz? Tylko teraz nie mogę znowu tu trafić. Ale dowalone tej chyba to jest... Akurat u nas w mieście była kierownica, nawet nie jeździłem nigdzie. A to tu na miejscu kupiłeś? No. Aj, no to... A i akurat gość jeszcze proponował mi 4 alusy i chyba z 8 stalówek do gruza za 500. Jak coś wiesz, jak się sezon zacznie, to wiadomo skąd brać. I to z oponami jakimiś zdechłymi, nie? Jak go skończymy kiedyś. Mówiłem, że się odezwę, jak skończymy go. O, uwaga, zobacz Kamil. Mamy to. Powoli. To, a tu odpięte jest, czy mi się odpięło? Może odpięte, cholera. Ty, ale jajca. Może ona też jest na 4,6. Nie wiem, ale ma jakiś inny kabelek? Co? Dziwny. No dobra. Może to jak umierać, tak ludzi mężczyzna. A to jak to wygląda? Widzisz, inna jest. Inna poduszka jest. No ale dobra, czekaj. Czyli teraz zrobimy taki przeszczep. Jak złoty. Czekaj. Uchwyty pasują. Tu jest to też pasuje, bo to jest ten to wycięcie. Będzie żyć. No, elegancko się. Będzie żyć. Trochę jakby głębiej zobacz jest chyba. Ale to nie przeszkadza. Nie wiem. Bo kwestia obszycia, myślę. Obszycia, nie? No. Tutaj, nie? Dobra, no to fajnie. To co, to jest zarobione ten? Co? No tu. Gdzie? O czym mówisz? Rezystor jest zarobiony? Który? No to co to? To? Nie, to drugie. To? To jest kostka po podpięciach poduszki. One są takie żółte, przeważnie ten, bo nawet czy tą będziesz miał, to są właśnie takie z zabezpieczeniem. No. Tu jest problem czasami tak, że to się potrafi przetopić podczas wybuchu i ten, nie? Trzeba kostki wymieniać. Widzisz, a tutaj jest niestety taka, nie? Ale to nic, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, absolutnie. Sprzedam poduszkę z E46. Gdzie? A ten? A przerobimy ją? Przerobimy ją, damy radę, jak nie to się oporniczek, słuchaj. Rzuci, żeby błędu nie rzucało. Dobra, co my tu mamy? Jakieś 16 albo 15. Dobra, zobaczymy. Ale to będzie ciężko ciekawe, czy się odkręci. Dobra, idziemy po klucze. Profesjonalny zestaw kluczy. Tak jest. Zablokujemy kierownicę.
O, uwaga! Ała! Rzeczywiście. Ała, ty wszystko boli! Ciekawe teraz, czy zejdzie. Ja kiedyś pamiętam w Fordzie Sierra ściągałem kierownicę, to młotkiem nawalałem, bo nie chciała zejść, nie? Nie, no może tak źle nie będzie. Dobra, mamy to. Chodź maleńk. Idzie. Nie, delikatnie. Uwaga, uwaga, bo tu kabelki są i taśma, żeby najważniejsze, żeby taśmy nie popsuć. A tu jest taśma na tej? Nie ma, trzeba będzie przykładać. O. To pierwsze schody? Pierwsze schody mamy. Czekaj. Czego nam brakuje? Kurczę, Kamil, nie będzie problem. Taśma nam nie będzie pasować. Ty wygodasz. Znaczy przełożyć ją przełożymy. No. Tylko, że i tak błąd się świeci i tak. Ale to błąd się nie świeci z kierownicy przedniej. Błąd się świeci z foteli. Wiesz o co chodzi, bo patrz, tu są nawet wycięcia. No. Nie ma. A i widzisz, jest dupa. Dupa blada. Słuchaj, z tego wyjdzie. Już ci mówię dlaczego. Widzisz? Taśma trzyma się tutaj na tych trzech śrubkach, a tu nawet nie ma mocowania tego, żeby taśmę przełożyć. Dupa. Sprzedam kierownicę w bardzo ładnym stanie do E46 w takim razie. Za tyle co wziąłem. Czyli jakby ktoś, słuchajcie, sprawdzał, czy od E46 do E36 pasuje. Bez przeróbek. Nie. Bez przeróbek nie pasuje. Kurde, szkoda. No chyba, że przekładamy bez taśmy na razie. No to bez sensu. Nie, róbmy kiszek, nie? No to sprzedam. No nic. Trudno. Masakra. A może tak kiedyś było kupimy fajnie. E46. Nie. Nieładne. To montujemy z powrotem tą samą. Tak. Na tyle by było z dzisiejszego materiału. Dobra. Nie przedłużając chuj z tego filmu, więc nie będzie filmu. Także wyszło. Jak zwykle. Jak zwykle. Czyli jakbyście chcieli zaadaptować kierownicę ze 46, choć wygląda tak samo, nie pasuje absolutnie. No. Zastosowania już do niej mamy generalnie, więc kierownica się nie zmarnuje. Absolutnie. Uh-huh. Tylko niestety... A, jedynie co, no to plasticzek żeśmy przełożyli. A. Tak, jest teraz czarno. 150 zł, bierze tak. Pan czy nie? Już tak nie trzymaj tej kierownicy, że rozstać z nią nie możesz chyba, kurwa. Nie no, kurde, bo jest obszyta, już myślałem, że będę miał jeden problem z głowy. I dupa. Dobra, ale to jest... Dobra. Tak, czyli o dwóch taki, co się wzięło za robotę i nie zrobiło. Standardowo. No co? Słuchajcie, bywa i tak, nie wszystko jest sukcesem. Niestety, nie wszystko da się pokazać. To co, widzimy się w następnym materiale. Kierownica ta fabryczna idzie do obszycia, prawdopodobnie chyba tak. Tak na tym się skończy. Wiesz co, poszukam jeszcze takiej samej. Albo, a może sobie pierdzielne M-Technika. M-Technika? No, kto bogatemu zabroni, no. No co, co ja mogę powiedzieć? M-pakiet. Te sprawy. Dobra. Do tematu z kierownicą jeszcze kiedyś wrócimy na pewno. Będzie trzeba. Jak będzie, tak, więc to co, trzymajcie się do następnego. Kamil, pożegnaj się ładnie. Cześć.